Południe wnet. A my odrywamy się na chwilę od spraw gospodarczych i spraw przedsiębiorców i na chwilę wyściubimy noska poza teren Rzeczypospolitej w studio Sergi Piliasa, redaktor Bielsat TV. Dzień dobry. Dzień dobry. I tym mamy rocznicę 2 kwietnia, czyli wczoraj przypadają rocznice podpisania wzajemnych. Zobowiązani wzajemnych traktatów między Mińskiem a Moskwą, Białorusią a Rosją, wtedy powstał Związek Rosji i Białorusi, w, po polsku skrót nazywa się ZBIR, chyba niezbyt trafiona na zawsze w języku polskim i teraz mija, bo to był 96-97 rok, 2 kwietnia, kiedy te traktaty podpisywano. I teraz wydaje się, że jest element kolejnego zacieśniania współpracy. Tak, Rosja by chciała za, zacieśniać współpracę. Taki mają, taką mają tak jakby w tym roku e, taki trend, tak? Takie, takie hasło wymyślili. Pogłębienie integracji, zacieśnienie współpracy. Лукашенко не за очень это интересует. Беларусь уже есть так, как бы в такой ситуации, когда далее уже не хотел бы идти в тех деятельностях, которые он не интересуют. То есть, валюта, власти безопасности и так далее, и так далее. что есть такие деятельности, которые Лукашенко интересует. То есть, это, в основном, равновесие белорусских подметов так на рынке российском. Чего нет. No, z drugiej strony, do polskich mediów dochodzą informacje, że to właśnie Mińsk, właśnie prezydent Łukaszenka stara się jakoś zbliżyć do Rosji. Myślę, że nie do końca jest tak. W 97, 99 roku, ponad 20 lat temu, kiedy, kiedy ta cała przygoda z umową związkową się zaczynała, inicjatywa wychodziła ze strony Łukaszenki. Ale wtedy było zupełnie inna epoka, wtedy nie było Putina. Następnie przyszedł Putin i sytuacja się zmieniła. I teraz nie za bardzo wiadomo, jak się z tego wycofać, zwłaszcza, że Rosja... Cały czas wykorzystując, wykorzystując szantaż ekonomiczny, ciśnie na Białoruś, żeby wymóc na Białorusi tego, czego Rosja właśnie chce, nie Białoruś. Teraz mamy jeszcze ten element finansowy, bo to jest kredyt, który właśnie, zdaje się, wynegocjował prezydent Białorusi u Rosji. Tak, tak, to jest, tam jest niewielki kredyt, znaczy niewielkie. W porównaniu z, tym, z, tym, z tymi kwotami, które Republika Białorusi pozyskiwała z Rosji na przestrzeni 20 lat, chodziło o 600 milionów dolarów. To, to niewielka jest kwota, oczywiście Białoruś by interesowała większa. W porównaniu z tym, co mówią rosyjscy eksperci, raczej mówią o dziesiątkach czy nawet setkach e, miliardów, około 100 miliardów e, dolarów. Taką kwotę wymieniają, nawet większą w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Pytanie, czy sami Białorusini, obywatele Białorusi widzą zagrożenie w dalszym połomieniu integracji wspólnoty Rosji i Białorusi? E... Ja myślę, że społeczeństwo bioruskie jest w pewnym sensie podzielone, tak? Oczywiście yy, przynajmniej te badania, te dane socjologiczne, które ja mógłbym wymienić, pochodzą sprzed kilku lat. Nie mamy obecnie danych najnowszych, ponieważ na Białorusi praktycznie nie da się przeprowadzić badań socjologicznych niezależnych. Yy, przynajmniej jest to bardzo utrudnione. To okazuje się, że około połowy Białorusinów jest zadowolona z tego z tak jakby, poziomu integracji, który obecnie jest w ostatnich latach. I tylko kilka procent, około 6-7% um, interesuje wejście tak jakby do Rosji, do Skład w skład Rosji i tak. Jako część rosyjskiego państwa. To są badania, które były przeprowadzone około dwóch lat temu przez e, białoruski warsztat socjologiczny, który prowadzi profesor Andrzej Wardamacki. Zresztą on jest wykładowcą na warszawskim uniwersytecie. Pytanie, jakie jest na Rosjan, bo to jest ten znacznie silniejszy partner, czy Rosjanie przeciętni mam jakieś badania, czy chcą połączenia z Białorusią, czy takich badań w ogóle nie ma? Niestety nie mogę, nie mogę powołać, po, po, powołać się na takie badania. Ale. Coś innego jest tutaj ciekawego, niepokojącego, tak jakby dla strony rosyjskiej, to, że Łukaszenka pozostaje ciągle popularnym politykiem i w Rosji, e, i w innych państwach postradzieckich, i to nie może nie niepokoić Putina. Cały czas, ale już chyba nie jest tak popularny, żeby być rywalem, bo rozumiem, że w latach 90. No, mógł być rywalem dla, dla Jelcyna, mógł być bardziej popularny o ten, który nie pije i ten, który zarządza twardą ręką z swoim. территориум своим, а сейчас... В том системе не может быть рвалем, но если мы представим себе на момент гипотетическое выборное, демократическое, to kto wie, kto wie, kto by wygrał w tych wyborach. Mamy tą presję Rosji. Jak pan redaktor myśli, jak ona się skończy? To jest tak, że Putin ma możliwości, żeby zmusić Mińsk do połączenia się w jedno wspólne państwo? Ja myślę, że Rosji nie zależy na tym, żeby połączyć się w jedno wspólne państwo. Zbyt drogo by to Rosji kosztowało i politycznie, i, i gospodarczo. Myślę, że głównie jest to takie... Potrzeba jest wykazania dla... na potrzeby opinii społecznej, w Rosji, z którą jednak jakoś tam Kreml się liczy, wykazanie sukcesów, czyli jakichś tam postępów, tak? Jakich, to już mniejsza o to, jakie tam będą te postępy. Um, teraz się mówi, um, na konferencji prasowej sekretarz Państwa Związkowego, pan Rapota, powiedział o dwóch takich punktach. Jeden to jest nowa wersja doktryny wojennej wspólnej Państwa Związkowego, czyli wspólna doktryna wojny Rosji i Białorusi. Tak. Ostatnio pierwsza edycja była przyjęta aż w 2001 roku i to jest jakby na stole ta kwestia. I druga sprawa to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo niebezpieczna, znaczy potencjalnie niebezpieczna dla Białorusi. To jest kwestia w wzajemnego uznawania wiz. Czyli na przykład, powiedzmy, taki południowy Koreańczyk, gdzie w Sułlu może nie być białoruskiego konsulatu, tak może, jeżeli ta kwestia zostanie zaakceptowana, może przyjechać na przykład na podstawie wizy rosyjskiej do Rosji, ale też udać się do Białorusi. Czyli Białorusi niepotrzebne są już e, swoja siatka własna konsulatów, ambasad. W pewnym sensie tę funkcję przyjęłaby Rosja, a to oznacza e, częściową utratę suwerenności. Tak samo jak w tym wymiarze wojskowym, bo czy Bielsa TV dotarł już do treści tej nowej doktryny wojennej wspólnej? Niestety nie. Poszczególne strony, czyli Białoruś i Rosja już podpisały projekt tej doktryny. W tym roku, mówi się o tym, że w drugiej połowie tego roku ma być zaakceptowana ta doktryna wojenna z państwa związkowego przez Najwyższą Radę Związkową. No i jest ciekawa sprawa, ponieważ w grudniu ubiegłego roku Putin zaakceptował, mijał już prawie pół roku i co się dzieje z, tą, z tym projektem, z tą doktryną? Nigdzie się nie pojawia projekt, nie wiadomo, czy, co oni chcą zmi tam zmienić. Możemy się tylko domyślić, że chodzi o wprowadzenie elementów związanych z z wojną hybrydową z Rosji z Ukrainą. Że z tym może być to związane, tak jakby zacieśnienie bardziej zobowiązań bioruskich wobec Rosji. Chociaż Miejski sam no, Łukaszenko prezentował się jako arbiter między dwoma stronami i w czasie konfliktu zajął dość niezależne stanowisko. Tak, i jest to bardzo korzystna dla niego sytuacja, ponieważ on zyskuje na tym punkty, dzięki tej, dzięki temu, że Minsk został platformą, miejscem, gdzie przeprowadza się ten tak, tak żmudny proces negocjacji co do sytuacji we wschodniej Ukrainie. Łukaszenko zyskał punkty jako taki, prawie, że no, twórca pokoju, on nie, już, już nie jest dla większości obserwatorów, efektów polityków. Miński, tak, on nie jest już ostatnim dyktatorem w Europie, tylko ktoś inny już jest ostatnim dyktatorem w Europie, a on jest tak jakby człowiekiem, który importuje stabilność, dogada się, dogaduje się, że znaczy on sam nie uczestniczy w tym formacie oczywiście, ale jak on sam się wyraził, on tam przynosił wiadra kawy i tam jajecznice i tak dalej, kanapki. Um, więc to dla niego jest korzystne. Pytanie, czy dla Rosji jest korzystne, żeby Łukaszenka nadal cieszył się tak jakby tym statusem. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że nie, że chcieliby już zamknąć ten format miński, ale co zamiast tego? Kazachstan, Kazachstan nie, tam są zmiany. To jeszcze, żeby ten nasz wątek skonkludować, bo w polskiej debacie publicznej dominuje taki pogląd, że w tej chwili trochę przy ciszy naszych mediów. Dokonuje się los Białorusi, że to jest jakiś element niezwykle czas, niezwykle istotny dla niepodległości istnienia państwa białoruskiego. Z tego, co ty mówisz, wynikałoby, że tak nie jest, że, że, że Łukaszenka trzyma się mocno i wcale swojej niezależności nie chce oddawać. Wydaje mi się, że to straszenie tym, że Rosja za chwilę połknie Białoruś, mówiąc konnie, jest pewną grą Łukaszenki na zewnątrz, między innymi adresowaną do Polski. Otóż zamknijcie czy na łamanie praw człowieka, na jakieś kwestie polskiej mniejszości, na przykład praw Polaków na Białorusi, polskich szkół i tak dalej, łamanie praw mediów, bo za chwilę pojawi się większy problem. Mówiąc kolokwialnie, rosyjskie czołgi w Brześciu, których na razie nie ma, ja przed nimi bronię. W dużym stopniu tak nie jest. Nie ma tego zagrożenia ze strony Rosji militarne, militarnego, twardego, tak jakby co nie wyklucza tego, że Rosja chce i dąży do tego, żeby pogłębiać w tą y, integrację no, w różnych płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie bezpieczeństwa. To jeszcze tylko szybko poproszę cię o skomentowanie tych wizyt, bo był szereg ciekawych wizyt szef Rady Państwa, czyli powiedzmy Senatu Białorusi w Polsce. Doszła do nas enigmatyczna informacja, że wice, szef resortu obrony także odwiedził Warszawę. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda w ostatnich tygodniach, że te wizyty są bardzo często. Ym, nic mi nie wiadomo o tej wizycie. Wiem, że odbywały się konsultacje resortów obrony kilku państw, w tym z udziałem Białorusi, a, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czego dotyczyły. I jednak pamiętajmy, że Białoruś uczestniczy w partnerstwie dla pokoju w ramach NATO. Być może tego to mogło dotyczyć, a być może to były konsultacje związane z czymś czymś innym. Nie jestem w stanie tutaj niestety. Myślę, że był mi pan przewodniczący Miastnikowicz. Tak, tak. Dobrze tak. pamiętam i dobrze, miałem nazwisko w Polsce. To chyba była ważna wizyta, bo to ważny człowiek w reżimie władz, ale jak już omówiliśmy, a tak. swego czasu a nie omówiliśmy ostatniej wydarzeń na Litwie, potem odkryto pochówki bohaterów Powstania Styczniowego, w tym osoby dla Białorusinów niezwykle ważnej. Tak, lites, na Litwie... Przypadkowo, niektórzy nazywają to cudem, ponieważ to odbyło się, e, odbyło się zupełnie niespodziewanie. Po tym, jak osunęła się część góry Giedymina, na której stoi zamek Wielkich Książąt Litewskich, odkryły się um, ukryte przez carskie władze, carskie wojsko pochówki dwóch. 20 powstańców styczniowych zamordowanych właśnie przez starskich katów, w tym trzech było powieszonych, a reszta była rozstrzelana. Wśród powieszonych to był Zygmunt Sierakowski, dość dobrze znany w Polsce, Konstanty Kalinowski, który był szefem Komitetu Litywskiego, a także powstaniec Kołuszko. I jak okazało się, jako pierwszy jako pierwszy pochówek otworzył się Kalinowskiego. A Kostusz Kalinowski to twórca języka białoruskiego w zasadzie. K K K Kalinowski jest takim prekursorem na Białorusi odrodzenia narodowego. Oczywiście powstanie styczniowe, w tym on nie walczyli o Białoruś w naszym dzisiejszym rozum, rozumowaniu, ale także oni przecież nie walczyli ani o Polskę, ani o, ani o Litwę. E Chodziło im raczej o odrodzenie rzeczypospolitej, prawda, autonomii, wielkiegośięstwa i tak dalej. E Natomiast on publikował gazetę, taką propagand propagandową Chłopska Prawda, Murzyckia Prawda po białorusku i swoje ostatnie, tak zwane, listy spod Szubinicy, które zostały potajemnie przekazane z serckiego więzienia na wolność, napisał w języku po języku białoruskim. I też ten język znajdzie się na upamiętnieniu i na e, grobie i postumencie tego bohatera białoruskiego. Tak, ciekawe jest to, że początkowo tego nie planowano. E, Litwa wspólnie z Polską planuje e, ten panteon, tak jakby, tak, e, który Upamiętni powstańców, te dwa te, te 20 powstańców styczniowych, zostaną, zostaną, zostaną oni pochowani na cmentarzu Rosy, z, który jest ważny dla Polaków, Litwinów i Biorusinów. Tam jest pochowane serce piususkiego, tam jest pochowany też Jonas Basanawicius, jeden z ideologów odrodzenia niepodległej Litwy. I na sarkofagu kalinowskiego, na wszystkich sarkofagach będą podpisy po litewsku i po polsku, pionowo i poziomo. Natomiast na sarkofagu kalinowskiego pojawia się napis również po biorusku, a także oprócz tego ogólna tablica informująca o tym pochówku przed kaplicą, czy na kaplicy będzie też w czterech językach, angielskim, polskim, litewskim i białoruskim i tak się tworzy z, 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 pamięć o Rzeczpospolitej, o tym, że kiedyś tu narody żyły w jednym państwie, wspólnie broniąc się przed dyktaturą i despotyzmem Siergieja Piliasa, Redaktor Białsta TV był ostatnim gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo Dziękuję. za wizytę. No, a my się żegnamy z Dariuszem Konkolem, a za chwilę niespodzianka, bo całkiem, całkiem nowa audycja na Wnet zadebiutuje już za kilka minut, więc zostańcie państwo przy на радиоотборниках.